Cześć, pozdrawiam Was z pięknego Queen's Park w Glasgow. Chciałem pokazać sposób, w jaki można wpleść łąkę kwietną jednoroczną w przestrzenie trawiaste. Tam mamy trawnik często koszony, tu mamy taki trawnik rzadziej koszony, tylko kilka razy w roku. A tutaj glebogryzarką wyorano takie pasy kwiatów jednorocznych. Wtedy tych kwiatów dużo nie idzie, a ciągle coś się dzieje. I pewnie nawet oni będą w innym roku, w kolejnym roku w innym miejscu to siać, choć można by właściwie w tym samym miejscu przeorać i te nasiona by się odnowiły. Tutaj widzę, jest haber, bławatek, złocień żółty i konkol. Konkole już przekwitły, ale jeszcze pojedynczo też kwitną. Taka ciekawostka, żeby dużych powierzchni nie zasiewać. To są gatunki jednoroczne, więc duże powierzchnie też wyglądałyby zachwaszczone, a takie właśnie paski kwiatów są bardzo fajne i dla zapylaczy, i dla ludzi, biegaczy, którzy to sobie biegają po parku. A tu w innym miejscu ten sam pas, te same gatunki. Szkoda, że nie było mnie tu dwa tygodnie wcześniej, jak jeszcze to silniej kwitło. Popatrzcie, miasto zostawia coraz więcej niekoszonych terenów. Tak jest wszędzie w Wielkiej Brytanii. Odchodzi się od koszenia, zostawia się tylko jedną połać dla leżenia dla ludzi i też pewnie według mnie niepotrzebnie. Teraz widać owady, nawet w mieście pszczoły, trzmiele tu latają. Trochę za późno na motyle, ale myślę, że nawet motyle też tu były. Tu jeszcze jedna ciekawa aranżacja. W takim po prostu małej przestrzeni pod drzewem zasiane kwiaty. Tu nie musi być trawnika, tu nie musi być kory. I widzicie, pięknie kwitną, ale oczywiście jacyś puryści by powiedzieli: Boże, tu ktoś coś wyrwał. Tu akurat wyrwano właśnie niechciane rośliny. To jest właśnie przykład tego, jak ludzie podchodzą do przyrody. Tu jest komosa biała i mlecz warzywny, które pewnie osoby opiekujące się tym miejscem wyrwały. Natomiast właśnie kwiaty, ładne kwiaty pozostawiano, ale to jest wszystko względne. Dlaczego te kwiaty mają tutaj być, a na przykład te biedne, dzikie nie mają być? Tu komosa jedna została, widzę. W każdym razie te mieszanki takie z makiem, z habrem, z żółtymi i białymi, złocieniami, rumianami, to jest klasyka łąk kwietnych. To są chwasty jednoroczne, co prawda, więc one właściwie to nie są łąki, ale jest to klasyka. Wiele mieszanek jest produkowanych tego typu, dlatego że po prostu ładnie się komponują. Czerwony, żółty, z niebieskim, z białym. Wszystkim się podoba, mówią, ale ładnie. Dlatego właśnie bardzo często takie rzeczy są wysiewane. To są jednoroczne rzeczy, ale wystarczyłoby teraz na przykład motyczką to skopać za miesiąc i na wiosnę będą kwitły od nowa.